Skąd Litwini wracają? Dobrze mówię? Mhm. Z zakupów w Suwałkach podpowiadamy bohaterowi filmu Marka Koterskiego. Nasi wschodni sąsiedzi znów oblegają suwalskie supermarkety, targi i hurtownie. Wszystko przez słabnący w stosunku do lita kurs polskiej złotówki. Jeszcze w lipcu za jednego lita nasi wschodni sąsiedzi mogli nabyć złotówkę i 10 groszy. Teraz dostają średnio 20 groszy więcej. Na dodatek ceny produktów w Polsce są niższe niż na Litwie. W efekcie po przyjeździe do Polski Litwini za taką samą ilość pieniędzy mogą kupić więcej niż u siebie. Kurier Wileński donosi, że jeszcze większe osłabienie złotówki zagrozi litewskiej gospodarce. Tak przynajmniej twierdzą tamtejsi ekonomiści. Litewski odpowiednik naszego przeciętnego Kowalskiego nie przyjmuje się gospodarką, tylko własnym portfelem i woli kupować taniej. W suwalskich sklepach stale słychać litewski język. Litwini przyjeżdżają po tańszą żywność, odzież i materiały budowlane. Prawie wszystko jest tanie, coś jest tam drożej, a tak naprawdę wszystko jest tanie, bo kurs lit do złota jest 20-30% jest tańszy i za to ceny mniej więcej są takie same u nas w Litwie, jak u was w złotuchach. I to jak się tu ten kurs waha, to wszystkie Litwini jadą tutaj po zakupy. Mięso. Mięso, a co jeszcze? Markowka, cebulka, kartofla, różne produkty. Buy some meat. Milk. Milk, ja. Meat. What else? Juice? Juicy? No, cukier. Cukier. Maka. Разные продукты. Ну все, все, все у вас дороже. Z takiego obrotu sprawy cieszą się miejscowi handlowcy. Niektórzy właściciele sklepów twierdzą, że mają już nawet stałych klientów. Klientów z Litwy jest różnie. Zależy, jak są zamożni, tak samo jak my, to kupują bardzo mało. No jak więcej zamożni, kupują troszeczkę więcej. No produkty, jak u mnie to kupują, no drób to wszystko po kolei. Ja mam stałych klientów, którzy kupują towar lepszy jakościowo, z wyższej półki. To znaczy wolą zapłacić więcej i to zjeść ze smakiem niż jakieś tam sadło czy mielonki przerobione, czy jakąś tam kiełbasę zwykłą za 6, za 7 zł, czy parówki po 5 zł. Przede wszystkim wędliny u mnie kupują. No, szynki, kiełbasy, parówki, ale serdelki, ale to wszystko właśnie z takiej tej wyższej półki.